Cześć kochani, witam was wszystkich na moim kanale. Jeżeli lubicie filmiki z tematyką książkową, to oczywiście Was serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Cieszę się bardzo, że jest nas już tutaj coraz więcej. E, cieszę się, że mnie tutaj subskrybujecie, że oglądacie e, i że mogę o, oczywiście dzielić się z moją pasją do książek. E, no i dzisiaj do, do Was przechodzę z Bookholem. swoją drogą, jeżeli też e, macie Instagrama, to możecie wpaść na moje konto na Instagramie, to będzie gdzieś nazwa. E, no i dzisiaj do Was przechodzę z Bookholem z Bookholem, czyli książki, które ostatnio kupiłem. Które zakupiłem, to właśnie mój taki pierwszy book haul, taki powiedzmy większy book haul, bo zwykle to są jakieś takie małe book i tak dalej. A nigdy ich nie, nie nagrywałem, więc w związku z tym, że kupiłem trochę więcej, więcej tych książek, to chciałem tutaj nagrać, tych które właśnie ostatnio kupiłem. Tak właściwie też niektóre książki kupiłem dla siebie, niektóre książki kupiłem dla mojej siostry, ale w sumie i takiej by bo wiecie. No i tak jak widzicie, tutaj jest moja taka biblioteczka, można powiedzieć dwa regały, jedny jest mój i drugi jest mojej siostry, eee, więc powoli się one oczywiście zapomniają, bo ja od niedawna też czytam, e, tak właściwie to moja siostra zaraziła mnie, tak można powiedzieć, zaraziła mnie czytaniem, e, bo ja wcześniej nie czytałam książek w ogóle, tak jest moje, moja w ogóle historia, że ja w ogóle nie czytałam żadnych książek, wiecie tam gdzieś, e, znaczy książki w ogóle mi się kojarzyły, z czymś takim bardzo nudnym, yy, tak właściwie z takim szkolnym, wiecie? Te lektury szkolne, które są bardzo, bardzo stare, pisane starym językiem, nie może tak właściwie w ogóle rozumieć. Zwłaszcza, że te książki czytało się w dość młodym wieku, miało się tam 15-16 lat. 17, więc te książki czytały się w zeszłym młodym wieku, więc nawet się w ogóle tych książek nie rozumiało po prostu. Czytały się na siłę, później omawiało, kompletnie nikogo to nie interesowało itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Może z perspektywy czasu niektóre książki na przykład mi się bardziej podobały lub bardziej mi zrozumiały, i tak dalej, i tak dalej. Na przykład, ostatnio taką książką to czytałem Folwark zwierzęcy, i na przykład mi się bardzo podobało. Książki naprawdę mogą być różne, mogą być różne gatunki, każdy może wybrać coś dla siebie, może wybrać, nie wiem, fantastykę, literaturę piękną, może wybrać kryminały na przykład. Możecie wybrać jakąś literaturę rozwojową, jakieś wiecie, książki rozwojowe, jakiś poradnik i tak dalej, tak dalej, więc to rzeczywiście był też taki okres, jak chciałam, trochę jakby tak się przemóc i zacząć te książki, ale zawsze mówimy, tak że ej, jeżeli ja będę czytać książki, no to będę raczej te książki tak edukacyjne, sporadniki, poradniki, jakieś książki rozwojowe i tak dalej, ponieważ chcę bardzo dużo wynieść z tej książki, a niekoniecznie chcę książkę traktować jako powiedzmy, nie wiem, to było czytanie kryminałów, na przykład jako taki serial. Widzicie, że można sobie obejrzeć serial, na przykład jakiś tam, czy tam film, albo czytać książkę, która będzie na takim kryminałem, na przykład, powiedzmy, takim, czy też taką jakąś duszą serią, i tak dalej. Że ja bym z książek coś wynosić. Chcę czytać książki edukacyjne. Więc z początku rzeczywiście takie coś było, więc moja siostra na urodziny kupiła mi książkę, i to była moja taka pierwsza książka. Yy, więc yy, to była książka, z tego co pamiętam, dla ludzi wysokoważliwych. i to była książka, no nie, pamiętam, nie pamiętam dokładnie tytułu, yy, nie pamiętam tytułu, yy, ale to była taka, taka niebieska książka z takim leniwcem, yy, po prostu dla, dla ludzi wysokoważliwych. i to było ogólnie o tym, czy jesteś w czy i tą wysokoważliwą osobą i tak dalej, tak dalej, więc rzeczywiście ta książka była, bardzo mi się spodobała, da mi chyba tam cztery gwiazdy, znaczy może nie, że bardzo, była po prostu pierwsza książką, więc miałam niej taki sentyment, w ogóle do tych też pierwszych książek, takich pierwszych, mam taki też sentyment, więc rzeczywiście książka dla wysoko bardzo mi się podobała. To, to była chyba Christy Petit Collin, czy jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, ale chyba jakoś tak, to była francuska, francuska autorka, więc jakoś tak się miało jej imię. No i w każdym razie, rzeczywiście bardzo mi się podoba ta książka, tam chyba cztery gwiazdki na 5, więc sama autorka mówi, że to nie jest tak, że w 100% to, co ona opisała, to musimy mieć. Możemy mieć tylko 50%, 60%, 70% na przykład. Nie wszystko z tej książki musi u nas wystąpić, żeby być osob osobą wysoko warżliwą. Więc yy, ja gdzieś tam się trochę znalazłem i spodobała mi się ta książka. Niekoniecznie szukałem tylko poradników, takich edukacyjnych książek, rozwojowych. Później zacząłem czytać też yy, yy, książki dla... Dla młodzieży, no może nie, nie, nie w takiej dużej ilości, ale po prostu chciałam spróbować. Czytam na przykład Nasz ostatni Dzień, to była moja pierwsza książka młodzieżowa. Później czytam jakaś literatura piękna, trochę fantastyki i tak dalej, i trochę więcej. I tak zacząłem poszerzać swoją taką gamę tych gatunków i zacząłem czytać więcej. Więc e, oczywiście już nie przedłużając, więc e, pierwszą książką, którą kupiłem na mojej siostry właściwie, jeszcze da mi taką fajną dedykację w sumie, e, jest Balada o lutniku, Tak wygląda ta książka. Wydawnictwo Poznańskie, autor Wiktor Paskow. Więc ta książka jest dość krótka, ona ma, ona ma około 200 stron. I, ty, I ma też dość duży font, więc naprawdę podejrzewam, że fajnie się to będzie czytać. No i to jest oczywiście pierwsza książka, którą kupiłem dla mojej siostry. zostawimy oczywiście tam jeszcze dedykacje. To rzeczywiście ta książka trochę też historyczna, też poruszająca taką właśnie historię. Ale moje ształt lubi takie książki, e, więc na przykład czytała wcześniej z ludzi książek, bardzo jej się podobało. więc Z tą myślą po prostu kupiłem jej tą książkę. Następną książką, też poruszającą y, historię, i taką historyczną książką, jest Światło, którego nie widać. E, autor Antoni Doer, w sumie nie wiem jak to czyta. Wydawnictwo paznańskie również, tak bym ta książka. No tutaj jest już e, trosz, taki troszeczkę kolos. Tutaj mamy troszeczkę więcej stron. Już mówię dokładnie 600, około 650 stron, więc tutaj mam już znacznie, znacznie więcej. Ale też mam on ma dobre oceny w Odricie, bo tam ta książka ma 4,59, więc bardzo dobre książ oceny. I ta książka ma chyba 4,30, czy jakoś tak. I też yy, to są nagradzane, nagradzane książki, więc yy, tym się też sugerowałam. Następną książką, jaką kupiłem, i oczywiście no na pewno też ją będę czytać, to Pierś i Jeczka Miko Kałakami, wydawnictwo mowa. Więc jak już może wcześniej oglądaliście, ja czytałam yy, o, to, o tej autorki Heaven. O tej autorki Heaven, to jest literatura azjatycka. Bardzo mi się podobała ta książka. Ta książka poruszała temat yy, przemocy, bullyingu. Yy, I to było wszystko pisane z perspektywy czternastolatków. To z perspektywy osoby, która doświadczy tego właśnie, tej przemocy, bullyingu. Te osoby, które yy, stosują przemoc w stosunku do tej osoby. I było perspektywa właśnie tych dwóch osób. Tych yy, dwóch osób, czyli jakby jednej strony... Która jest poszkodowana, która jest właśnie bita, i tak dalej. I tej drugiej osoby, która, tej drugiej osoby, czyli tych osób, które się znęcają. I tam właściwie były dwie osoby. Tam były dwie osoby, które były znęcane w tej szkole. Może dlatego też była ta fajna książka, ponieważ ona była taka bardzo filozoficzna. I było tam dwie osoby, i one w jakiś sposób się rozumiały. Na pewno te wszystkie takie myśli, bardzo takie inteligentne przemyślenia. No na pewno czternastolatkowie by w taki sposób nie myśleli. Ale to chyba nadawało cały, cały taki charakter i cały taki fajny wydźwięk tej książce. Yy, I samo słowo heaven jest bardzo takie metaforyczne i takie wiecie symboliczne, nie do końca wiadomo co autorka chciała przekazać. Każdy może rozumieć to na swój sposób. Ponieważ yy, o trzy czwarte książki heaven, autorka tak yy, kreuje tą książkę, że generalnie nie wiadomo czym to niebo dokładnie jest i co, co tam się dzieje, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Każdy może, może rozumieć y, końcówkę tej książki trochę w inny sposób. Inaczej rozumieć, co się tam stało, co było tam... Co... To było takie naprawdę bardzo takie, y, można nawet powiedzieć, takie dziwne i osobliwe. Naprawdę nie jest taka bardzo jednoznaczna ta książka. Y, nie mówi wprost, y, nie, nie nazywa rzeczy wprost, nie mówi, nie mówi tak, wiesz, dosadnie wprost. Trzeba się też dużo rzeczy w tej, z tej książki domyślać. Ale ja czasami lubię takie książki, rzeczywiście autor czy autorka postawia coś takiego, że, że my, jako czytelnicy, musimy się czegoś domyślić, musimy coś, wiecie, pogłówkować, pomyśleć, i też też zrozumieć na swój własny sposób. Niekoniecznie prawidłowy, taki jak autorka chciała, żeby je, obrać jedną drogę i żeby myśleć w konkretny sposób, tylko żeby rozbudzić naszą wyobraźnię i żeby każdy pomyślał e, e, zupełnie o czymś innym. I to jest właśnie fajnie. I tak ci było właśnie w tej książce Heaven, tam ta książka była krótka. Miała tam chyba może 300 stron i też fajnie się naprawdę ją czytało. Po prostu czytałem ją z zapartym tchem i tyle em emocji, ile wyłatał mi ta książka, no coś niesamowitego. Więc e, sięgnąłem po tą książkę. Tutaj mamy e, kultura powieść, e, która znalazła się na liście 40 ulubionych książek Eleny Fe Ferrand. Nie wiem, kto to jest, ale przechodzę do opisu. W upalny dzień na przedmieściach Tokio spotykają się trzy kobiety, które pozornie łączy jedynie pokrewieństwo. Trzydziestoletnia Natsuko próbuje wiązać koniec z końcem, jako początkująca, początkująca pisarka. Jej siostra Makiko nie potrafi zaakceptować tego, że, że się starzeje, a podróżująca z nią nastoletnia córka Midoriko nie odzywa się do matki już od, już od pół roku. Dziewczyna czuje, że tylko w pamiętniku wolnej pisać o swoich prawdziwych emocjach. Osiągnęła wiek, w którym zastanawia się nad sensem menstruacji, produkcji jajeczek i nasienia. Pyta, jakie to uczucie, kiedy ma się okres? Osiem lat później Natsuko wiedzie życie jak z bajki. Ponieważ jej książka okazała się sukcesem, e, pracuje nad następną. Od pewnego czasu jednak coraz mniej doskwiera jej samotność. Wracają do niej sceny z dzieciństwa i tamto lato, kiedy odwiedziły ją Makiko i Midoriko. Natsuko czuje, że jest gotowa na wielką zmianę. Miko Kałokami maluje radykalny, intymny portret współczesnej kobiecości. Na pierwszy plan wysuwają się kwestie związane z siostrzeń, siostrzeństwem, macierzyństwem, cielesnością i oczekiwaniami wobec kobiet. Więc to może być fajna książka. Eee, styl pisania, bo też chodzi o styl pisania, naprawdę Miko Kałokami wspaniale pisze i po prostu to jakie emocje wzbudza w czytelniku, chociaż czytam tylko jedną książkę Heaven, ale mi się tak bardzo podobała. I to jest właśnie też jedyna chyba literatura azedycka, która podobała się mojej, mojej mojej siostrze, więc dlatego też kupiłem i mam nadzieję, że się spodoba. Następną książką, którą kupiłem, jest polska autorka. I wydaje mi się, że na pewno ją znacie. Na pewno ją znacie. To jest Martina Wojciechowska, co chcesz powiedzieć światu? Wydań słowa. I to jest też historia chyba dziesięciu kobiet. Tak, to jest, to jest historia dziesięciu kobiet patrzyłam dokładnie, to jest historia dziesięciu kobiet, które Martyna Wojciechowska spotkała w całym, na całym świecie. I to są wyjątkowo kobiety, które coś ich wyróżnia. Chciałaby Martyna Wojciechowska właśnie opowiedzieć o tych kobietach, dlaczego uważa je za wyjątkowe itd., itd. Więc jeżeli znacie Martę Wo Martynę Wojciechowską i nie widzieliście, że ona wydała książkę, to oczywiście Wam serdecznie polecam, chociaż ja jeszcze jej nie czytałem, ale na pewno będzie dobra. Więc tutaj macie jeszcze nawet obrazki, wiecie zdjęcia. Zdjęcia, znaczy, no to jest e, autorka, ale jeszcze macie tu właśnie zdjęcia tych wszystkich kobiet, i tak dalej. I pisane też takim e, takim fontem, czy taką jakby czcionką, że naprawdę to się przyjemnie czyta. Ona naprawdę czasami są te książki tak pisane, że po prostu wieczorami no, nie można czytać, tak się męczy wzrok. A ta książka jest naprawdę fajnie pisana, i też jest e, dość, 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 dość przyjemnie, właśnie. E, są też właśnie zdjęcia, więc e, naprawdę mega, mega, mega fajne. Więc to też kupiłem mojej siostrze. Kolejną książką, tak właściwie mm, dostałam tą książkę, to książka Gąsienica. Więc tak wygląda książka. Oczywiście, wydanie tajfuny. Mm, I jakby ja za wiele nie powiem wam o, o tej książce, bo ja nawet nie wiem za bardzo o czym to jest. Wiem, że ta książka jest dość dziwna. Ta książka jest dość specyficzna, taka osobliwa. Ja może ją porównywał, chociaż nie przeczytałam tej książki, ale ludzie ją porówn porównują y, do na przykład. Y, Grobowa cisza za czałony zgiełkiem. Jeżeli czytaliście Grobową Ciszę, to rzeczywiście może być taka specyficzna książka. Ja lubię takie specyficzne, dziwne książki, zwłaszcza jeżeli, jeżeli chodzi o literaturę azjatycką. Mi się bardzo podoba i ja na przykład Fotograf Utraconych Wspomnień, czytałem Heaven, czytałem Grobową Ciszę. I tak właściwie y, Nasze Zaginne Serca czytałem. I wszystkie te książki mi się bardzo podobały. Mniej bądź bardziej 4, 4 lub 5, ale jednak bardzo mi się podobały te książki. Wzbudził, w, zawsze tak książki wzbudzają, w mnie takie emocje, przynajmniej te, które przeczytałem. Ja często wzruszam się, na przykład, nie wiem, czytałem Heaven, też się wzruszyłem, Czytałam nasze Serca, też mi się bardzo podobało. E, Grobowa cisza, Żałobny zgiełk. Tak, akurat książka nie była bardzo, bardzo taka mm, wzruszająca, bardziej była taka, właśnie, mroczna, tajemnicza, taka osobliwa, dziwna, no coś pewnie jak, jak ta książka, e, ale bardzo lubię literaturę azjatycką, mi się osobiście bardzo pod, podobała. Fotograf utraconych wspomnień też bardzo mi się podobał, też się tam wzruszyłem. Wspaniała książka. Więc kolejną książką jest właśnie Nikt nie, nie odpisuje: to też jest wydawnictwo tajfuny. E, no i tutaj mamy, jak sama nazwa, wskazuje: Nikt, e, nikt nie odpisuje. Więc tutaj okładka e, pokazuje, że ludzie są wiecie, zajęci sobą, w tym takim świecie wiecie, pełnego pędu i tak dalej. I mamy tutaj rzeczywiście. Głównego bohatera, który chyba podróżuje ze swoim psem i pisze po prostu listy do ludzi. Pisze listy do ludzi, nikt mu nie, nie odpisuje, więc podejrzewam, że tu też, też jest taki samotny i tak dalej. Więc to też e, taki motyw samotności. No aż na, no i pewnego momentu e, odpisuje mu właśnie jedna osoba. Odpisuje mu jedna osoba, no i pewnie ta sytuacja coś zmienia w jego życiu. Nie do końca wiadomo co, bo jakby ja nie czytałam tej książki, tylko wiecie, krótki opis przeczytałem. Ale bardzo zachęcająca, i sama nawet tytuł jest taki zachęcający. Okładka też jest taka ciekawa, że rzeczywiście można poruszać ciekawe tematy, zwłaszcza, że jest od wydawnictwa Tajfuny. A ja lubię taką literaturę azjatycką yy, i to wydawnictwo naprawdę ma fajne książki, więc. Yy, więc następną książką yy, jest yy, mapa naszych spektakularnych ciał. Maggie Mortimer, yy, Wydawnictwo poznańskie. tak wygląda ta, ta książka. No i tutaj też, yy, tutaj mamy motyw yy, w ogóle choroby. Więc ta główna bohaterka, z tego co pamiętam, e, choruje na jakiś tam nowotwór, chorobę. No i mamy tu perspektywę pokazaną jej, e, w jaki jak sposób ona, wiecie, dostała tą chyba diagnozę. Czyli jakby taki początek jej choroby, kiedy jeszcze powiedzmy była w miarę zdrowa. I później jak ta choroba postępuje. I mamy tutaj właśnie pokazane, e, w jaki sposób pewnie e, ona to wszystko przeżywa, tak dalej, w jaki sposób jej rodzina e, to przeżywa, ich relacje, tak dalej, tak dalej. Więc mamy to po prostu pokazane i... Bardzo mi się ta książka, więc. No, więc ja ją sobie kupiłem. Następną książką jest e, Rok Magicznego Myślenia, John Dion. Więc, jak wiecie, ja już czytałam inną książkę od e, John Dion. Graj, nie, graj jak się da, tak? Graj jak się da. E, była bardzo specyficzna, naprawdę to jest w ogóle była literatura obyczajowa, ale nie jest pisana takim tradycyjnym językiem, takim wiecie prostym, jakimś takim banalnym. Naprawdę tam było bardzo dużo niedopowiedzeń. tam nie było. Wiele rzeczy pisanych wprost. Książka taka owiana takim miecie marazmem, taką nicością, taką beznadzieją. Też autorka właśnie nam przekazywała różne takie problemy i przekazała to w taki sposób, że no, było to takie specyficzne. Jakby naprawdę czytałam tą książkę, nie wiedziałam w ogóle jak ją ocenić, co mam o niej myśleć, bo była naprawdę tak specyficzna, takim językiem pisana, że mimo wszystko, że może nie była najlepszą książką. I jakby nie mogę powiedzieć, że była 5 na 5 i mi się bardzo podobała, to jednak coś takiego w sobie miała, że mnie w jakiś sposób urzekła. I kupiłem drugą książkę od tej autorki. Więc kupiłem Rok Magicznego Myślenia. I tutaj autorka właśnie pisze: to jest taka trochę biograficzna książka, trochę autorka tu właśnie pisze: też o, pisze o sobie, pisze o, o śmierci, o chorobie, o żałobie, w jaki sposób ona przeżyła. I tak dalej, ponieważ tu mamy tutaj śmierć, jej męża, mamy tu śmierć, później jej córki. Główna, główna autorka zostaje z tym wszystkim sama i ona pisze o tej żałobie, jak ona to przeżywała, jak w jaki sposób ona sobie radziła z tymi wszystkimi emocjami, z tym, z tym wszystkim. Więc to może być fajne, to może być fajne. Zwłaszcza, że autorka ta właśnie pisała w taki fajny, znaczy fajny, no taki, no dość taki oryginalny, specyficzny sposób. Więc na pewno chciałbym. Yy, przydać więcej, bo może, 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 może mi się spodoba. W sensie ja nie wiem, nie mam takich jakichś wygrywanych oczekiwań co do tej książki, więc to nie jest tak, że tak książka mi się na, na 100% spodoba, że jestem zakochany w tej autorce, że po prostu jest świetna i tak dalej, jak na przykład nie wiem, Elif która wiem, wiem, że ona pisze pięknie i tak dalej. To było naprawdę specyficzne. To było coś, yy, czego kompletnie się nie spodziewałam po tej książce. Czyniegając po książkach gra, jak się da, kompletnie się tego nie spodziewałem. To było. To było specyficzne, ale rzeczywiście tam było dużo rzeczy, które trzeba się domyślać, niedopowiedzianych takich. No fajne, no, na, na swój sposób była fajna, więc jakby to jest też to jest też to. Następną książką jest yy, książka Raj. Raj yy, autor, no nie wiem, ciężko będzie to to przeczytać, Abdul, Razak Górnach nieważne, <laughs> ważne. poznańskie. No, i tutaj mamy właśnie wielowarstwowa, nieoczywista i piękna powieść o Afryce, jakiej nie znamy. Autorstwa, laureata, Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, więc też tam było nagradzane. Jusuf ma 12 lat. To jest opis, opis tej książki. Jusuf ma 12 lat. I granice jego świata wyznaczają dom rodzinny oraz hotel, który prowadzi jego ojciec. Do czasu, kiedy z kolejną wizytą przybywa wuj Aziz, wędrowny kupiec i właściciel sklepu. Chłopiec wraz z wujem wyrusza w podróż, która chce, która choć z przerwami, będzie trwała przez wiele lat. Jusuf nie ma pojęcia, że został sprzedany za długi i jego beztroskie dzieciństwo właśnie się skończyło. Ta podróż to nie tylko droga przez nieznany ląd, ale też wyprawa w głąb siebie, która staje się uniwersalną opowieścią o dojrzewaniu i poszukiwaniu tożsamości. Więc e, ta książka jest e, dość krótka, ma około 300 stron. E, nawet tu miała właśnie Nagrodę Nobla 2021. E, no i ta książka mnie też w jakiś sposób zaciekawiła, więc też kupiłem tą książkę właśnie. No i następna, następną książką jest w ogóle seria Butikowa. Ja w ogóle mam zamiar kupić sobie całą serię butikową od Albatrosa, ponieważ to w jak sposób ona jest wydana i no po prostu wygląda pięknie, naprawdę. Ona po prostu tak, Pokażę jeszcze jedną książkę, bo film. E, dwie książki. E, Strażnik Tajemnic i była sobie rzeka. Mam nadzieję, że się spodobają. Oczywiście, wiecie, nie czytałam jeszcze nic o tych um, od, od Katie Morton, od tej autorki. Nie czytam nic, ale czytałam właśnie trzynastą opowieść co prawda nie miałem 13 opowieści i tak wiecie w, w, w papierze, bo czytam ją z biblioteki, ale kupiłem sobie właśnie o tej autorki, była sobie rzeka, bo mi się bardzo podobała 13 opowieść, była taka bardzo mroczna, tajemnica, tajemnicza, osobliwa i ten styl pisania, już tylko, że to nie jest nowa książka, ta książka jest sta, stara, ale miała coś w sobie takiego, ten klimat taki po prostu, że to, to było coś niesamowitego, naprawdę dawno nie miałam czegoś takiego w książce, takiego klimatu, mi się bardzo podobało, więc kupiłem sobie tą książkę. Zobaczcie, jak ona jest ładnie wydana. Jak ona w ogóle pięknie wygląda. Była sobie rzeka i Strażnik Tajemnic. Tak wygląda książka. No, pięknie wydana. Oczywiście, środek tej książki tak, tak wygląda. Więc. I tu jest taka pomarańczowa. Strażnik, strażnik Tajemnic. Z takim złotym, jakby, wyżłobieniem. Nie wiem, jak to nazwać. A była sobie rzeka, jeżeli chodzi o środek, to ma taką fajną, fajną mapę. Bardzo ładnie to wygląda i naprawdę mi się bardzo podoba. Albatros wydał te książki. Więc tu wygląda tak. Takie ma też złote, jakby, żłobienia. Nie wiem, jak to mogłoby chyba nazwać. No i w środku ma taką piękną mapę. W środku mam taką piękną mapę, więc y, mam nadzieję, że mi się spodoba, ponieważ wcześniejsza książka o tej autorki mi się bardzo podobała, trzynasta powieść, coś niesamowitego. Y, zupełnie inny klimat, może dlatego, że to, że to jest stara książka, że ona oczywiście była wznowiona przez Albatrosa w takim pięknym wydaniu są wydane książki, ale to nie są nowe książki, to są dość stare książki. Ale mają coś w sobie, ten klimat, że po prostu no, chce się je czytać. Mimo wszystko że czytałam tylko z tej serii, tylko jedną książka, trzynasta powieść. To bardzo mi się podobała i kupiłem sobie następny yy, tytuł, znaczy opis są historie, które powinny się opowiadać na głos. Są takie, które powinno się opowiadać szeptem. I są wreszcie takie, które na zawsze powinny zostać nie, nieopowiedziane. Urzekająca baś pełna nieoczekiwanych z zwrotów akcji. Kremta jak rzeka gęsta i intrygująca. Nikt nie opowiada historii, tak jak Dian Setterfield autorka powieści Światło między ocenami. No i w ogóle, no bardzo mi się podobała ta książka, więc... Więc, yy, no, czy, więc czytałam książkę Trzynasta powieść, ale bardzo mi się podobała, więc mam nadzieję, że te książki też mi się spodobają. Yy, no i Strażnik tajemnic też, też czytałam recenzje, znaczy recenzje, jakieś takie krótkie recenzje i przemyślenia, to ludziom się podobało właśnie na przykład bardzo Strażnik tajemnic. Ja o tej autorki nic nie czytałem, więc nie mam zielonego pojęcia, jaki styl pisania, w jaki sposób ona pisze i tak dalej. Po prostu takie, wiecie, no, no takie ryzyko, tak? Może mi się spodoba, może nie. E, opis tutaj jest, z wielkim, e, z wiekiem człowiek godzi się z tym, że nie każdą tajemnicę da się odkryć i że nie wszystkie zagadki mają proste wytłumaczenie. Z czasem uczymy się nie zadawać więcej pytań niż to konieczne. Życie ze świadomością, że nie wyzyskamy wszystkich odpowiedzi, ale niektóre sekrety nie dają nam spokoju, nawet po wielu latach. Domagają się uwagi, upominają się o nas, mi niczym ból, powracają jak echo, zwłaszcza jeśli dotyczą osób, które kochamy, tych, którzy nas ukształtowali i tych, których stawialiśmy na piedestale. Pewnych tajemnic i po prostu nie da się zignorować. I choć minęło wiele lat, zrobimy wszystko, by poznać prawdę. Eee, więc no, jest me mega, mega, mega ciekawe. Ja w ogóle opis na taniej książce, co zebrałam te książki. i w sposób mnie oczywiście te książki zaintrygowały, już nie pamiętam dokładnie, ale wiem, że było ciekawe. No i oczywiście ostatnim książką, takim wielkim kolosem, wielkim kolosem, które mm, chyba każdy zna, każdy zna, może nie, nie każdy czytał, ale na pewno każdy zna, jest małe życie. Małe życie od Hania Jana Gichara. Wydawicła Wap. Więc ta książka jest naprawdę wielkim kolosem. Nigdy w życiu nie czytam tak wielkiej książki. Ta książka ma chyba 800 stron. Ta książka ma 800 stron, dosłownie. Ta książka ma 800 stron. Yy, I ta książka jest bardzo ciężka, bardzo smutna, yy, bardzo ciężka, poruszająca bardzo yy, takie trudne tematy. Więc, rzeczywiście, yy, nie wiem, czy jestem gotowa do tę książkę, bo naprawdę yy, podejrzewam, że będzie ciężko mi się ją czytać. A zwłaszcza, że to jest taki kolos, więc ja tego też prędko nie przeczytam. Ja mi się wydaje, że będę ją czytać, pewnie z miesiąc. Ale. No, czekam na odpowiedni moment, na pewno czekam, czeka na mnie na odpowiedni moment, aż będę gotowy, żeby ją przeczytać, bo naprawdę ponoć porusza takie bardzo ciężkie tematy i jest bardzo smutna, więc dużo... Znaczy są zwolennicy i przeciwnicy, ponieważ niektórzy twierdzą, że była piękna na swój sposób, bo poruszała właśnie te takie smutne rzeczy i była też taka prawdziwa i była też taka właśnie taka do, dojmują, do, dojmująco smutna. A niektórzy twierdzili, że tego jej było, tego, tego smutku, tych e, takich tragicznych rzeczy, traumatycznych, i tak dalej, było zbyt dużo, i po prostu w pewnym momencie byli już tacy, jakby znieczuleni, że tego było zbyt dużo, i po prostu no, coś jeszcze może się stać z takiego tragicznego tym bohaterom, że tego było zbyt dużo, e, i niekoniecznie nie trafiało w ich gusta. Więc jakby są takie podzielone decyzje, podzielone recenzje, podzielone takie opinie i ludzie mówili ym, różne, różne, różne rzeczy na jej temat, ale oczywiście nie można to odebrać, że to jest taka książka, o której dużo się mówi. To jest taka książka, o której dużo się mówi, więc mam nadzieję, że, że będzie mi się podobać. No i to nie było tyle, jeżeli chodzi o moje książki, to nie byłoby tyle. Eee, dajcie znać, czy, czy wy jakoś czytaliście z jakąś z jakąś książek, ponieważ to nie są jakieś takie też nowe książki, wiele, wiele z tych książek jest dość, dość stara, więc dajcie znać, czy Wy czytaliście jakąś z książek yy, i czy Wam się podobała, czy Wam się może nie podobała. Więc to ogólnie było by na tyle. Ja się powoli z Wami żegnam. Serdecznie Was oczywiście zapraszam do subskrypcji mnie kanału, jeżeli Wam się ten filmik podobał, że lubicie filmiki z tematyką książkową yy, i oczywiście Was serdecznie zapraszam do obserwacji mnie na moim koncie na Instagramie. I to było ogólnie na tyle. Ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia.